myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Czekaj. Zbudź się! Czego chcesz? Jakie eksperymenty przeprowadza? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Tylko tyle? Żadnego powitania? Ani nic? Witamy! O wiele lepiej. Przestań się tu kręcić! Zrób coś pożytecznego! Zanieś to ziele do starego. Gdyby jego siepacze stwarzali ci jakieś problemy, powiedz, że przysyła cię Korkalon. Jeszcze tu jesteś? Jeśli myślisz, że... Zbudź się! Czego chcę? Masz dla mnie jeszcze jakieś zadania? W nowym obozie kilku ludzi zaczęło uprawę ziela na własną rękę. Chcę, żebyś położył temu kres. Jak? To już nie moja sprawa. Ich obozowisko musi znajdować się gdzieś w pobliżu nowego obozu. Wiesz, co masz zrobić. Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. Zawsze to samo. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Zawsze to samo. To się już więcej nie powtórzy. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Cieszę się, że cię widzę. Mam dla ciebie wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu, kamienia ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Niech śniący macie w swojej opiece. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. To nie mój problem. W tej historii załatwiało się inaczej. Stój! Na świąt... To nie mój problem. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera. Można mu zaufać. Możesz przejść. Wiedziałem, że będą kłopoty. Zbudź się! Witaj, mistrzu Iberionie. Ach, przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy. Niejaki Nyras. Ale mógłbyś dowiedzieć się, co... Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Mam już dość. Nie było tych problemów.
To nie mój drogi. Zbudź się! Pewnie masz rację. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Oto broń, którą mam aktualnie na skład. Nie powinieneś wyrzekać. Lepiej się w nic nie pakować. Mam już dość tej paplani. To się już więcej nie powtórzy. Zawsze. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Zbudź się! To... nie było zbyt... chciałbym... to się... pewnie masz rację. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Uważać na to, co mówisz, przy tym się nie nauczył. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Pewnie masz rację. To się więcej nie powtórzy. Pogadajmy lepiej o czymś. Nie powinieneś wierzyć w to, jak mnie to nie dotyczy. Nie powinieneś wierzyć, jak już wiedziałeś. Gdzie to ziarno prawdy? Musi być jednak... kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Zawsze to myślałem, samo. To się skończyło już dawno temu. To nie mój problem. Zbudź się! Niech śniący macie w swoim... zbudź się! Chciałbym otrzymać lepszą zbroję. Minie jeszcze trochę czasu, zanim dane ci będzie nosić ciężką zbroję. No więc...
Odłóż broń! Ha! Czyli jednak wiesz, co dla ciebie dobre! Idź precz! Nie masz tu czego szukać! Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I zamierzam go sobie zatrzymać! Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego! Żadnej straży, żadnych guru! Tylko ja! Giń! Thank you.
Porozmawiajmy lepiej o czymś innym. Musisz uważać na to, co mówisz w słońcu. Zbudź się! Znalazłem kamień. Świetnie. Oddałeś nam ogromną przysługę. Teraz zanieś kamień Korkalomowi. Nyras postradał zmysły. Twierdził, że śniący objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru, po długich latach medytacji, posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego. Zbudź się! Czego chcę? Już więcej lepiej się do tego nie mieszać. Przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. Kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to piekło pochłonie! Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Jakie ekspert... Moje badania... Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Może. Jednak do tego celu potrzebuję dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełza... Wiesz, co to są? Tak. To świetnie. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamieni. Czyżby? Tak powiedział? Mów dalej. Cóż, jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak, dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób, nie wymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy, i wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie, to polecenie samego śniącego. To niemożliwe. Milcz, głupi. Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina musi być co... Niektórzy nigdy się nie nauczą. Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większe ilości wydzieliny od innych? Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. Ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach To musi być coś innego. Zawsze to samo. Widzę, że nie obejdzie się bez rozlewu krwi. Weź ze sobą te wy... Nie dostajesz ich ode mnie dlatego, że zależy... Gdzie zna... W starej kopalni. Jak należy walczyć? W kopalni spotkasz kilku naszych... Jak długo jak mnie to nie dotyczy. Tak długo jak mnie... Jakie... Moje bada...
Do zobaczenia. Oby śniąc...